Oglądacie 30. odcinek z serii Zagrajmy w King's Bounty 2. Ja jestem Bartłomiej, witam serdecznie na kanale. Jesteśmy w gościńcu Floster i wieś Sudę, tak? Tutaj kierujemy się na południe. Jak widzicie, mamy tutaj pojedynek. Chodzi o to, żeby móc jeszcze troszkę wzmocnić kawalerzystów, ale tutaj mamy aż 400 punktów potrzebnych, żeby wybić trzeci poziom. Natomiast tutaj aż tych punktów potrzebujemy 300 prawie, więc jedna walka na pewno nas nie uszczęśliwi. No ale jak jest, no to trzeba korzystać. Aczkolwiek nie wiem, czy sobie damy radę. Natomiast zaraz się przekonamy. Tutaj jest to walka, która sprawia mi trochę problemów. I póki co na razie mamy tutaj poblokowane możliwości rozpoczęcia wątku głównego. Co prawda tutaj mamy jakieś tam zadanka, ale to zadanie, na przykład próba tyrana, w żaden sposób nas nie wzmocni, bo tutaj nie otrzymujemy doświadczenia, chyba zdaje się tylko bohater otrzymuje, a tego doświadczenia na razie mamy tyle, że kot napłakał. Także na razie postaram się odszukać jakieś zadania i walki, które możemy wykonać, które nas jakby trochę wzmocnią, żeby kawalerzyści i magowie bojowi zdobyli wyższy poziom. Dobra, lećmy na razie tutaj. Tu nas jeszcze nie było, trochę sobie pochodzimy. Gramy na normalnym poziomie trudności, ale powiem wam, że gra jest dosyć wymagająca. Gdybyśmy nie robili zadań pobocznych, to po prostu tutaj nie ma szans. O, Marlena. Czekajcie, ona. What now? Will you stay in the village? I wanted to introduce my new bride to Grandpa Mikas. After all, they're family now. The old man told me there's a vacant farm here, and good land must have a good owner. I wanted us to get away from Bludgeon as well. In case he's still nurturing his grudge against Brand. I used to fear the Mage Factory plague would reach the outskirts of Floster, but you've already taken care of it, haven't you? I'm sure you can handle the rest of your fancy tasks just fine. I wish I could be so sure myself. Mamy tą śmieszną maskę na ryju. Ona nam daje 6% do życia dla jednostek. Powiem wam, że to jest dosyć dużo. Tym bardziej, że te nasze jednostki już mają około 300-400 punktów życia, więc 6% to już się robi jakaś tam suma konkretniejsza. O, proszę, tu jest ta walka właśnie. O, shit. Nie wiem, czy sobie poradzę w ogóle. Od tego zacznijmy, no ale musimy się przekonać, musimy to sprawdzić. Tutaj widzę, że chyba nie damy rady przejść. Gra jest tak zrobiona, że po prostu nie ma możliwości jakby pominięcia tej walki. Wiecie co, bo tutaj jeszcze możemy rzucić okiem. O, ale tutaj da się przejść bez walki chyba. No dobra. A nie, tak się chyba nie da. Dobra, spróbujmy. Nieco silniejszy przeciwnik. Kurczę, tutaj mamy tak, pradawne wilki, które będą rzucać strach. Shit. Większość tutaj jednostek jest na trzecim poziomie. Gryfy 1524. Wiecie co? Coś mi się przypomniało, bo my możemy tutaj zresetować skille. I powiem wam, że na przykład ta równowaga anarchii w tej chwili jest nam w ogóle niepotrzebna. Tak samo łowca skarbów. Co prawda jeszcze znajdujemy te, ale tutaj byśmy odzyskali trochę skilli. Wiecie, to możemy to zresetować za darmo, to tym bardziej warto. Chyba kolejne ulepszenie kosztuje 10 tysięcy. Czyli tak, weźmiemy sobie to, co było. Tutaj mieliśmy jeden punkt, każda jednostka sojusznicza zadaje obrażenia. Ok, to weźmiemy ten jeden punkt. Kosztuje tylko jeden, więc warto tutaj w to zainwestować. Po jednym punkcie, tak samo w szkołę magii. To kosztuje tylko jeden punkt. Zwróćcie uwagę, że mamy 81 punktów w tym momencie. Także to wszystko sobie po jednym punkcie wbijamy. A wiecie, co jest ciekawe? Patrzcie, wszystkie jednostki mają wysoki poziom morale wysokie.
A my tutaj de facto nie mamy żadnych punktów przydzielonych. Ja nie wiem, jak to w ogóle działa, kurde, to niepotrzebnie w takim razie to inwestowałem. Tutaj mamy brutalna siła. Nie wiem, co to za brutalna siła. Szczerze powiedziawszy. Brutalna siła to chyba nie jest czasem od tego. Od trolla. Umiejętności pasywne. Zajadłość. A, brutalna siła. Podczas walki dodaje jeden do morale wszystkich jednostek sojuszniczych wyznających ideał potęgi. A, kurde. Ej, dobra ta jednostka jest. Tu jeszcze nam dodaje, kurde, premię do obrażeń. No dobra. Czyli tutaj po jednym punkcie to możemy dać. Nie problem. Tutaj miałem jeden punkt. Tutaj miałem dwa punkty w dowodzenie. Jeden punkt w leczenie. To sobie damy. No i tutaj oczywiście były, tutaj sobie damy. Tutaj mamy już siłę, czyli tutaj związaną z stricte z walką. Ja sobie zrobiłem wcześniej zdjęcie, żeby zapamiętać, jakie skille miałem przydzielone. Tu miałem jeden punkt jeszcze w magię powietrza i ognia. No i tutaj było wszystko na drugim poziomie. Jednostki zbawiają więcej doświadczenia. To wszystko sobie damy na trzeci poziom. Bo nie, to było na drugim, to było na trzecim. Czyli sprawność bojowa tu mamy 10. No i tutaj wbijemy te skille na trzeci poziom. Bo tutaj mamy, zwiększa nam się odporność i pancerz o 15. Dobra, i teraz mamy odblokowane tutaj, zwróć uwagę, te okrążenie i miażdżący cios. Tutaj mamy 165, zwiększa obrażenia zadawane przez jednostki trafieniami krytycznymi do maksymalnie 165%. I tutaj mamy sojusznicze jednostki mogą reagować na wtargnięcie do ich strefy kontroli dwa razy na rundę. Także to sobie po jednym punkcie wbijemy. I zwróć uwagę, że nam zostało jeszcze 19 skilli. Ja sobie oczywiście wezmę ten trofea. Ale myślę, że o następny reset kosztuje aż 10 tysięcy. To sporo. Ale myślę, że jak tutaj damy po 2 punkty, to więcej chyba nie będzie trzeba. Tutaj jeszcze możemy to dać. Zemsta. I tutaj po jednym punkcie. Myślę, że więcej nie ma sensu. No i mamy 13 punktów, tak? Tutaj moglibyśmy sobie już odblokować nawet tutaj te skille. Chociaż tutaj muszę mieć trzeci miażdżący cios. A, 180. I 3 kontrole. A, 7 punktów potrzebuję. A tutaj 4. Nie wiem, czy to się opłaca wbijać to. Ochrona, pancerz w pierwszej rundzie. Czy nie lepiej w to zainwestować? To dowodzenie też jest całkiem fajne. Leczenie, często korzystamy z tego. Tu aż 7 punktów. Te 15% mamy więcej tych obrażeń, miażdżący cios. Ale tak muszę miażdżący cios na trzeci poziom bić. Zwiększa wpływ sprawności bojowej na jednostki o 20%. No raczej nie ma szans tutaj, to potrzebujemy aż 15 punktów. Także tego nie wbijemy, ale weźmy to raz i to raz. Zostanie nam 2 punkty. A tego się już więcej nie da. A tutaj mamy 200. Dobra, myślę, że to nam troszeczkę pomoże tutaj w walce. Możemy zresetować też skille. Także tutaj też z tym problemem nie ma. 2 punkty sobie zostawię, bo może tutaj będę potrzebował jakieś morale wbić. Równowaga anarchii. Raczej tymi niemoralakami nie będę grał, więc tutaj tego nie będziemy wbijać. Dobra, jedziemy. Musimy tak ustawić jednostki, żeby każda otrzymała okrzyk bojowy. Gryfy może tu dostawimy. Dobra. Konik pierwszy. Teraz tak, wbijamy entuzjazm na orka, czy na trolla znaczy się. Ja tu mogę już zaatakować, ale to jest bez sensu, bo zwróć uwagę, że ja dostanę tutaj po dupie.
Prawie jednego konia stracę. Dodajemy oczekiwanie i teraz bijamy to. Trolem można by tutaj podejść bliżej i zablokować przejście. No, spróbujmy tak zrobić. Dobra, teraz możemy ściągnąć tutaj strach. Okej, bijamy, ściągamy strach. Gryfom. Gryfy mogą dobić przeciwnika. Tam nie będziemy szli, bo mnie ściągną, kurczę, ale też dostanę trochę po dupie tych... Aj, no właśnie. No trochę bez sensu tam kurde lecieć. Bo mnie, wiecie, ściągną. Ja bym się tutaj schował ze snopką. Żeby mnie ci nie zaatakowali. Pięknie. Wiecie co? O, weźmy, o tak. Trafienie krytyczne 1300. Wow. Fantastycznie. Jeszcze jedna tura. Może leczenie damy. A orki się same leczą. Ale fantastycznie idzie. Ja pierdziu. A jak stracę jednego, to trudno. Konica by się właśnie przydała, żeby zdobyła trochę doświadczenia. Cholera. Dobra, wiecie co, ja tutaj coś zrobię, żeby konica mogła zaatakować. A żebyśmy coś doświadczenia zdobili, o to chodzi. Chyba że ściągniemy przeciwnikowi pancerz. Ale nam kurde siadło teraz, ja pierdziu. Chyba że kamienną skórę damy. No, transformacja nie zadziała. No to się nie opłaca. Spowolnienie. Gdzie są te czary, które zmniejszają? A tutaj było. Śmierdzi mrok. Osobienie pancerza minus 25. Minimalne obrażenia zadają. A tutaj minimalne to też nam praktycznie zabiją. Ja muszę wziąć chyba wzmocnienie pancerza jednak, bo tutaj chyba się... Kamienną skórę. O. Nie wiem, czy mi to pomoże w ogóle. O, nie stracę przynajmniej jednej jednostki. Dobra, jak stracę jednego konia, to trudno. Dwie jednostki. Stracił przeciwnik. Dobra, ja się tym wycofam. Tak, żeby konie mogły sobie coś tutaj... Podał belga i będzie ten.
Ale przeciwnika rozpracowałem, ja pierdziu. A tu jeszcze jeden został przeciwnik. Okej. Dobra, dobra, doświadczenie wpada. Strefa kontroli, no tak, bo oni mogą atakować tego przeciwnika. Ej, fantastycznie nam teraz poszło. Przepraszam, ani jednej jednostki nie straciliśmy i sporo doświadczenia chyba zdobędę. 4248 154, 5000 złota. Kapitalnie. Zapisujemy to, żebym nie spieprzył. Dobra. Warto było. O, to jest skarb. Warto było zresetować te szkielety, tym bardziej, że. To powiem wam, jak możemy zresetować te skille, to, to daje nam możliwość taką, żeby wbić sobie ten achievement związany z właśnie z różnymi frakcjami. Czekajcie, ta skrzynia jest. Gdzieś tutaj? Ja na niej gdzieś tu stoję. Ej. Nie ma tu nic. A tu coś jest. A, kurde, 465 zł. Dobra. Pójdźmy zobaczyć, co tutaj mamy. Ale doświadczenia niestety, znaczy poziomu nie zdobyliśmy, tak? Więc tutaj 391, 430. No jeszcze jedna walka, ale przydałoby się tych, kurczę, no... wbić. Tutaj mamy też tą punkty do dowodzenia. Wiecie to, ja tutaj chyba pójdę zobaczyć. Ewentualnie jeszcze możemy pójść może najpierw w prawo tutaj. Znaczy powiem wam tak. Ja się trochę męczyłem z tą grą, fakt. Granie jest może łatwa, ale wiecie co, bo można zresetować skille. I takie skille na przykład, jak tutaj mamy tutaj z tymi z poziomem spadkiem moralów. I tutaj te łowca skarbów i trofea, te dwa skille. No one w żaden sposób nie pomagają nam w walce, więc jak nam jest ciężko, to kurczę, szkoda, że z czegoś wcześniej z tego nie skorzystałem, z tego resetu. Ale nieważne, dobra, nieważne. Tutaj mamy jeszcze skarb, ja będę musiał tamtędy przejść już. Tutaj w ogóle tędy to nie przejdziemy. To jest zamknięte. Więc nie wiem, po co ten teleport tutaj jest. Ej, kurde, tutaj byłem przecież i nie zauważyłem tego? A no rzeczywiście, nie było tego widać. Teraz nasze krytyczne obrażenia są naprawdę zwiększone o 185%. Wcześniej krytyk był 100%, tak? A teraz mamy tutaj 185%. A poza tym chciałbym to jeszcze wbić. Zwiększa wpływ sprawności bojowej na jednostki o 20%. Myślę, że to się, kurczę, przyda. Nie wiem, być może jeszcze zresetujemy raz te skille. No zobaczymy. 10 tysięcy to nie majątek. No chyba, że będę zbierał punkty, no ale to będę musiał chyba jakieś dwa, trzy poziomy może nawet jeszcze będę potrzebował, żeby to wybić. Prastary grobowiec. Nie wiem, czy ja tutaj chcę iść.
Ja bym jakieś zadanie chciał zrobić. A tutaj chyba, że takiego żadnego zadania nie ma. Who are you? Never mind. Just leave me be. You have very rough manners, stranger. Please, leave me alone, I beg you. I must solve this riddle. I must. Fine, fine. I won't bother you. Dobra, tutaj na pewno będziemy mieli dostęp do tego, do tej części mapy w ramach jakiegoś zadania. Także na razie... Ej, widzicie, morale nam spadło. Teraz. O kurde. Aha, morale nam spadło dlatego, że skończył nam się czar, o ten. Ale będę musiał chyba jednak trochę tych punktów zainwestować jeszcze tutaj w tym morale. Chociaż po jednym punkcie. Na razie to zostawiamy. Dobra, wiecie co? Pójdziemy, może zrobimy to zadanie. Albo wiecie co? Jeszcze byśmy może tam poszli pozbierać te sekrety, czy nie? Dobra, zbierzmy jeszcze ten sekret. A raczej tą skrzynię ze złotem. A tutaj chyba nie byłem. A nie byłem, tutaj byłem. Tutaj byliśmy. Chyba. Why do I surround myself with good for nothing idlers? What's your terror for honest work? Who do you mean? My stepson Martin keeps wandering off to a loggy knows where. Says he's contemplating the world and such nonsense. I say he should go work at the mill. Or chop wood. Good hard labor will drive those useless thoughts from his head. Can't ever seem to find the blacksmith either. And Varys? Sure, he owns the mill. But lately all he does is lays about on a cart or sprawl in the grass. Says he's sick, and we're supposed to feed him, take care of him. Slave for him more like. I despise bigwigs like him. Aj, to tylko taka rozmowa. Nie ma żadnego zadania. Szkoda. Ale tak czy inaczej powiem wam, że gra jest naprawdę fantastyczna. Strasznie gotykiem zalatuje. Piękna grafika. Coś fantastycznego. Gra jest ładniejsza niż Alex 100 razy. Alex te kuzio, później te machiny, później te latanie, te roboty, strzelanie z pistoletu laserowego. Powiem wam, że to jakoś nie za bardzo mi to... Ej, tu jak kurczę byłem? Nie byłem tutaj. Wiedza magiczna plus 5. Ej, mi się wydaje, że tu byłem, ale dobra, nieważne. Przez te wczytywanie tej gry, to mi z powrotem. To musiało się coś tutaj popierdzielić. Wiedza magiczna plus 7, mamy tej wiedzy magicznej 28. Niektóre czary można, chociaż nie mamy tutaj, widzicie, właśnie wiedzy, żeby móc się w ogóle tych czarów nauczyć. No fajnie sobie zagrać magiem, powiem wam. Ten najmocniejszy skill dla maga powoduje to, że możemy używać dwa razy czarów w ciągu tury. No to jest fantastyczna sprawa. Dobra, idźmy to zadanie zrobić, bo kręcimy się już pół godziny prawie. Nic nie zrobiłem. Fajnie by było jeszcze powalczyć. Gdzieś. Dobra, przeniesiemy się tutaj. Ten zamek w ogóle jest niedostępny. Ale do niego też tam pójdziemy. Znaczy, na razie nie, ale... A tutaj mamy, widzicie... Excellency August Montier. Ulogi, damn the details. We're very tired after that road. Tutaj mnie nie było. Jeszcze chyba. Ajajaj. Times must I repeat myself? I have papers from Magistrate Germain. Since when is the scribbling of some magistrate more important than an order from the king? Since you started to mine precious stones instead of sand. The king gave us that land. I can't believe this. Whatever are you arguing about, folks?
The merchants from the guild aren't happy that we're mining crystals for the mage's tower. They want to drive us out. Don't listen to this mad woman. She's spewing nonsense with Ulagi's tongue. We are simply claiming our lawful rights to develop these deposits. What did you dig up here? I still don't know what you're arguing about. We mine sand here, but recently we uncovered extensive crystalline quartz deposits. These rocks are as good as the ones from Rigurn. Our own crystal mine right here in ruin. It's a gift of the Creator. The mages from the tower have already expressed interest in buying our rocks. Sequester even promised to send disciples. And then this lot showed up. Why can't you listen to me, Sable? Only the Floster Merchant Guild is licensed to supply raw materials for mana crystal production. We have exclusive rights. If the magistrate's courier hadn't been delayed, I'd have all the necessary papers right here. Papers? The king granted us that land for sand mining. If we find crystals in the middle of our sand pit and want to sell them to the tower, that is our business and ours alone. Your courier must have gotten lost along the road. Do you know how many highwaymen there are along this route? He's as good as gone. Ruański kwarc? Znajdź list zarządcy. The Merchants Guild has official rights to those deposits. Our contract specifies rights to extraction and development. If it wasn't for that stubborn woman, I'm worried this will come to blows. Oh, I would be extremely grateful to you if you could prove to that mad woman that it could be profitable for her too. Dobra, mamy zadanko. Tutaj jeszcze mnie nie było. O kurde, tu mam jakieś te łowisko. Ej, fajne tu. Jakby jeszcze na przykład w grze można było pływać. Jakby w grze można było na przykład też skakać jeszcze i przechodzić przez różne te, to powiem wam, że gra byłaby naprawdę fantastyczna. Tak troszeczkę jest taka uproszczona. Wiem, że to jest dla producenta dodatkowe pewnie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, kilkadziesiąt godzin, ale to chyba raczej za mało. Kilka pewnie dobrych dni. Gdzie my to mamy po te listy iść? A tutaj jest jakaś walka. Pojawiła się walka nam. Rueński kwarc. Ej, fajnie, że walka, to zdobędziemy kolejne punkty doświadczenia. I może sobie wbijemy magów na wyższy poziom. O, tutaj już jest walka. Wiecie co, ja sobie chyba zrobię... O kurde. Ja sobie zrobiłem zdjęcie maga na drugim poziomie. Zobaczymy co... Znaczy na pierwszym poziomie. Zobaczymy jakie statystyki się nam tutaj... Niestety najlepiej to będzie jak sobie... Wbijemy jeszcze chyba... morale. Równo tobie przeciwnik. Dobra, zapiszmy grę. Zajmiemy się może miejscami. Kurde. Daj czekanie, wbijmy to. No wiesz co, chyba poczekamy. Albo jeden kwadracik podejdziemy. No właśnie po to, żeby tych zaatakować ewentualnie. Ale możemy to zrobić inaczej przecież. Możemy tutaj podejść i użyć tej zdolności. Pacyfikacja 100% obrażeń. Grefa straciłem? Ojojoj. No niedobrze.
Wiecie co, ja tu podejdę i spróbuję tego trolla atakować. O kuźwa. Ale narobiłem. Nie mogę teraz nikogo zaatakować. Ha! Ale piękny pomysł. Nie ma co. Dobra, wiecie co, ja bym sobie tych zaatakował, bo oni mi zaczną tutaj pruć z tyłu. Trafienie krytyczne, wow. Jeden łucznik został. Hello, hello. Wiecie co, troli muszę atakować. Bo one są mocne, cholera. Damy tutaj spowolnienie. No raczej nie będziemy szli na razie atakować. Bo 3 na 2 to trochę średnio. Jak tutaj kurde zaatakować mam? Gdzie mam ich stać? Szlak tu? Trochę ryzyko. A, mogę się jeszcze wycofać. To fantastycznie. Nie, no tam nie będziemy lecieć, ale tutaj podlecimy. Ej, kurczę, fajnie nam siadło. Co ci tylko jednego gryfa. O, super. Ale mam szczęście. A czego ten nie zginął? O. Dziwna sprawa. Wiecie co, można by w sumie, ale gość mi jest jak mnie zatak... Nie straci mi chyba w tej... Chyba 105 tylko. Tu będzie kontratak. To ja muszę tutaj pancerz wbić. Wiecie co, mogę stracić konia. To był zły pomysł chyba. A damy leczenie temu. Chodzi o to, żeby te jednostki, które nie mają doświadczenia, zdobywały doświadczenie, więc z tymi się wycofujemy, nie będziemy atakować. O kurde. Gdzie? Gdzie konie? Im więcej konie walczą, dane jednostki więcej walczą, tym więcej zdobywamy doświadczenia. 193 i drugi poziom. Pięknie. 4300. 1400 muszę wydać na gryfa. I tutaj mamy jakieś te? Wiecie co, jeszcze sobie tylko sprawdzimy tą jednostkę. Czym ona... Jak tutaj wygląda? 81 na 113 były obrażenia, mamy 98, 133, tu było 108, 149, mamy 129, 177.
3,37, tutaj mamy odporności więcej o 2 punkty, szansa na krytyka o 3 punkty więcej i życie mamy praktycznie o 50 punktów więcej. Także no, nieźle, a jeszcze możemy jeden poziom bić, także naprawdę postać mocna. Wielmożny Garou, w odpowiedzi na pańską prośbę informujemy, że królewski akt własności, jakim dysponuje kooperatywa Sablet, dotyczy wyłącznie pozyskiwania piasku. Zgodnie z dostarczonym przez pana raportem zwierzę magów, rueński kwarc stanowi surowiec do produkcji kryształów many. W zaistniałej sytuacji jako zarządca Floster i najwyższym stopniem przedstawiciel korony w środkowym Rowen, potwierdzam, że pozyskiwanie i sprzedaż materiałów do wytwarzania kryształów many na ziemiach korony stanowi wyłącznie prawo gildii kupców we Floster. W związku z powyższym ma ona prawo do przejęcia całkowitej kontroli nad procesem pozyskiwania rołyńskiego kwarcu. Załączam raport zwierzy magów. Okej, no to wszystko się wyjaśniło. Mag nie ma racji. O, a kurier? Oh, my head. Where am I? Is this the Sabla Cooperative? No, it's not. You were robbed by brigands, don't you remember? Damn it. I was on my way from Floster and I took a wrong turn, I think. And then they were coming at me like mad dogs. They clouted me on the head and my back. Where is it? I had important papers with me. They must be delivered to the cooperative. Oh. No bo ja już tutaj dokumenty mam. A, stań po stronie Sablet, stań po stronie Garou. Wiecie co, tak się składa, że tu już mamy chyba maksymalny poziom. Wiecie co, ja sobie zapiszę grę, bo nie wiem czy... nie zdobyłem osiągnięcia związanego właśnie z maksymalnym... Chociaż nie wiem czy można w ogóle zdobyć maksymalny poziom. Znaczy, czy można zdobyć... Czy można zdobyć osiągnięcie związane z właśnie... z zdobyciem... maksymalnej liczby punktów porządku czy anarchii. Więc sobie zapiszmy grę. You missed the big brouhaha. Sabla almost poked out that merchant's eye, that Garou fella. I'm surprised the man didn't just take to his heels after that schooling. Now they're about to start up again. Where are they right now? I have something to tell them. Over there, by the water. Garou left to wash his black eye. Sabla went after him, and now who knows what will happen. It's a strange turn of events, but of course, Sabla is right. We discovered the crystals, so they're ours to sell. But what if Garou is right? Then we'd be breaking the law, wouldn't we? No, zaraz zobaczymy, gdzie oni tutaj poszli na dół. Stand right there, Garou. Don't you dare come any closer. Stand here, or go away then. My, what a temper you've got, Sable. And a heavy hand, you might recall. Dobra, ja sobie zapisałem grę, także zaraz zobaczymy, czy ja mogę 29 punkt zdobyć tutaj porządku. Obawiam się, że chyba nie, ale dobra, nie będę tutaj gdybał. Czyli damy dokument Garou. The Merchant's Guild has official rights to those deposits. Our contract specifies rights to extraction and development. If it wasn't for that stubborn woman, I'm worried this will come to blows. Oh, I would be extremely grateful to you if you could prove to that mad woman that it could be profitable for her too. Your papers proved you right, Garou. Here. Oh, I am most grateful. It was the only way to prove my argument to those boors. I hope I never have to deal with them again. And I must compensate you for your expenses. Please, take this. I see the Merchant Guild really does have plenty of gold. Lady Gazella will be very happy. She's very interested in ruined courts. And she promised a bonus if things worked out. Punkt porządku zdobyto. Amulet jakiś zdobyłem. I ile tego złota? 500 punktów doświadczenia. A złota, żadna mnie nie powiedziała. I teraz pytanie, czy ja mogę 29 punkt zdobyć? A mogę. A, okej, okay. Czyli tak zostaje. Nie będziemy wczytywać gry. Czyli maksymalny poziom to prawdopodobnie 30. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Także tutaj jeszcze nam brakuje trochę tych punktów. If Garu thinks I'm going to run away like a whipped dog, he'll be severely disappointed. Dobra, moi drodzy, skończyliśmy zadanie. Cieszę się bardzo. Mamy jeszcze sporo czasu. Co zrobimy? Wiecie co, znać? Tutaj mamy te dzienniki. Może te dzienniki pozbieramy. Czekajcie, nie tak. Księgi Aktariusa. Można w sumie to zadanie spróbować zrobić. To jest tylko, wiecie, spacer po książki. Nic tutaj w zasadzie więcej nie musimy robić. O, tam jest skarb. To czekajcie, zbierzmy go. Jak mogłem to przeoczyć? O, tu jeszcze coś jest. Ja pierdziu. A tu? Tu spoczywa kupiec Mormedon. Nie odmawiał sobie w życiu żadnej przyjemności, co też wpędziło go do grobu. No tak, to jest święta racja. Jak ktoś sobie używa dużo alkoholu, pije dużo pali dużo papierosów, no to tak właśnie się dzieje. Dobra, tu mamy tą książkę. W dziele tym arcymag Sanguinus prowadzi rozważania na temat tego, co mogło istnieć przed stworzeniem autora. Uważa, że świat istniał wówczas jako pierwotny chaos żywiołów. Sądzi, że było tak zawsze i nigdy się to nie zmieni. Samo stworzenie zaś jest chwilową krystalizacją tej chaotycznej materii powstałą w wyniku kaprysu wszechpotężnego stwórcy. Dobra, mamy jedną księgę. Kolejna jest tu, w tym miejscu. Wiecie, ta kamera lubi wariować. Ten koń też te skręty ma średnie. Czekajcie, czy tutaj wszystko pozbierałem? Wydawało mi się, że tu był jakiś skarb. Kurczę, fajnie by było, gdybym jeszcze te dwie jednostki wbił na trzeci poziom. A najlepiej by było, gdyby się udało jeszcze wbić te dowodzenia. Nie wiem czasem, czy nie będę musiał zresetować te skilli jeszcze raz. Troszkę żałuję, że za późno żeśmy zainwestowali w to. Nie to, przepraszam, tutaj w to. No, przez to może się okazać, że nie uda nam się tej umiejętności wbić do końca gry. Więc trochę średnio, kurde. Ja to wbiłem dopiero mniej więcej, jak żeśmy mieli 70% ukończenia gry, 60. Trochę za późno. Aj. Myślałem, że zdobędziemy tak maksymalny poziom. Znaczy maksymalny poziom, jaki można zdobyć, to prawdopodobnie 30. I też chyba na achievement nie wpadnie, w związku z tym, że nie zdobędę maksymalnego poziomu, kończąc grę. No zobaczymy jeszcze, ile tutaj jeszcze zostało nam. Księga z wrzącego kotła. Ej, co to było? O kurde, walka nas czeka. Shit. A gdzie mnie to przeniosło? Ej, mapa się nam... Bo tam jest walka, jak byk. Oh shit. Nie wiem, czy ja sobie tutaj w ogóle poradzę. Słaby przeciwnik. Dobra, jedziemy. Czekajcie, bo tutaj mamy dużo jednostek walczących w dystansie, czy nie? Czy mi się wydaje?
Ale nie tak, tak to będzie trochę do dupy. Chociaż chyba tak o, zrobimy. O. Tak, żeby każdy mógł. Chociaż tutaj te jednostki podejdą, ale dobra. Ja sobie tutaj wezmę ten entuzjazm. Znowu. No to koniami tutaj możemy zaatakować tych, te jednostki. Już nie będę czekał. Musimy podejść, żeby się wystawić na atak. Czekajcie, bo te jednostki, żywiołaki atakują nas, nie? Ej, co tu mamy? Coś nowego? Burza z piorunami. Oh, shit. O kurde, jakie to mocne. Ja pierdzielę. Ej, dobry ten magier. Cholernie dobry. Wiecie co, nie ma za bardzo co tutaj się narażać. Ale w sumie... Dobra, jedziemy z koksem. Trochę doświadczenia tak zdobędę. Aha, nie mogę zaatakować już? Mogę. Nie wiem, tego nie warto mówić, bo golemy nie atakują chyba fizycznie, tylko magicznie. Ale przeciwnika żeśmy rozpykali. O kurde, gość mi konia załatwił. Ale pech. No te konie są kurcze słabe jednak, powiem wam. Strasznie. Mało mają życia. To chyba największy problem tej jednostki. Cóż, dobra, gramy dalej. Jeden koń, to jeden kawalerzysta. Bijemy tylko tymi jednostkami, które mogą poziom zdobyć. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Zrobiliśmy trzeci poziom kawalerzystów. A, nie zrobiłem sobie zdjęcia. Nie zrobiłem sobie zdjęcia jednostki z drugiego poziomu. W każdym bądź razie na pierwszym poziomie zadawaliśmy obrażenia 126, 174, 23, 26. Tutaj mamy. Tutaj było 23. No i 368 życia, miałem 300, więc te kawalerzyści są słabi, powiem wam. Jednak te 368 życia na tym czwartym poziomie to jest słabiutka ta jednostka jest. I jeszcze na dodatek nie ma żadnych tych umiejętności. Nie chcę ich. Tutaj praktycznie, tutaj ci mają prawie 500 punktów życia, ci mają 600. Wiecie, mają 482. Słabiutko. Czekajcie, czego mnie... Aha! W księdze opisano znaki i czary wykorzystywane do kontrolowania szalejących duchów ognia. Strunice są magicznie zabezpieczone przed płomieniami, dzięki czemu Tom nieraz trafiał do nowego właściciela zaraz po wyciągnięciu ze spopielonych szczątków poprzedniego. Dobra, jeszcze musimy jedną księgę znaleźć. Zaklęta broń z trzeciej ery. Tu pytanie, czy ja będę mógł tą księgę zdobyć. Czy... No właśnie, tej księgi nie zdobędziemy. Dobra, tej księgi nie zdobędziemy, bo ja muszę tutaj walczyć. Ej, czekajcie, czy my w ogóle możemy tędy przejść?
Patrzcie, tu wiem, że ten most jest zniszczony, ale tutaj nas w ogóle nie było. Tu mamy jeszcze jakieś zadanie, znajdź prastary loch. O kurde. Tej księgi Aktariusa nie zdobędziemy, ale będziemy powolutku niestety kończyć. No tutaj jest, czeka nas walka. Jeszcze chciałbym tych magów wbić na trzeci poziom, byłoby fantastycznie, chociaż tutaj muszę się... A, chyba tego nic nie będzie. Bo tu musisz jeszcze dwie walki wygrać. Ale kawalerzyści są beznadziejni, nie chcę ich. Dlatego, że mają mało życia, a po drugie nie mają żadnej umiejętności. Straszna bieda. Wydaje się, że tutaj ktoś miał jakieś czary na sprzedaż. I wouldn't have to ask if it wasn't for the outpost. Are you really heading to Floster? I think so. My mother makes the best baskets in the land. If you need a basket, be sure to visit her. Also, let Bronna know we'll be home as soon as they let us pass the outpost. As long as Foley doesn't get the impulse to leave another letter somewhere, that is. Bronna says she's very happy in Floster. We're gonna settle there too. We've done enough wandering. Dobra, co mnie to obchodzi? Dobra, to mam jakieś czary, ale... Moc magiczna. Trafienia krytyczne, plus 25 nie umarli. O, powiem wam, że ta korona no, jest fantastyczna. Właśnie są takie jednostki, Boże, przedmioty, które są stricte przeznaczone pod jakąś daną klasę. Patrzcie tutaj, pod nieumarłych. Obrażenie plus 15, tutaj mamy plus 25. Ja pierdziu. Tutaj jest pod maga, który ma w armii nieumarłych. Kurde, super. Czego nie ma jakiejś... jakiegoś handlarza, który ma przedmioty właśnie pod wojownika. Ale pech. Nic nie mogę kupić sensownego przez to. Oba, tutaj nas nie było. Co to, ja sobie zejdę całego konia. Chyba się przyblokowałem w tym momencie właśnie. O. No super. Mówicie, tutaj nas czeka walka. Ale pójdźmy tędy, jeszcze zobaczymy. Walka, która jest cholernie ciężka, ale będę musiał tak czy inaczej ją ukończyć. No tutaj przejść się da, bo jest płcizna. Ale na razie to mnie nie interesuje. Można by pójść w tamtą stronę. Na południe. Tam jest południe? No tak, tam jest południe, dobrze. Ale już nie mamy czasu, więc zrobimy sobie to w następnym odcinku. No niestety te jednostki już nie wbijemy na wyższy poziom. Kawalerzyści jednak, powiem wam, są strasznie słabi. Ja sobie chyba wymienię tutaj na albo na jakichś wojowników, albo może właśnie na łuczników. Tylko tak, jak tutaj wbijemy z kolei na przykład o tych, to nam się morale zmniejszy, tak? I tutaj słabo pod tym względem. Ewentualnie możemy wziąć tych rycerzy. No, mamy tu obrażenia większe. Mamy tutaj też większe chodzenie.
i inicjatywa też jest większa, więc w sumie, no dobra, te jednostki dosyć szybko atakują. O kurczę, tu walka nas czeka chyba. Co to za gryfy i niedźwiedzie? Okej, w tym miejscu sobie skończymy. Zobaczymy, co tu się wyprawia. Tutaj jeszcze mamy kawałek terenu do zbadania. Tutaj jeszcze jakiś zamek jest. Tutaj mamy zadanie. Także i powoli, powoli będziemy kończyć grę. Jeszcze myślę, że z 5-6 odcinków i pewnie będzie po serii. Serdecznie dziękuję za uwagę. To wszystko z mojej strony. Dzięki za wszystko. Pozdrawiam. Cześć.